Witam was wszystkich, moi kochani widzowie, z tej strony Mr. ZPP i witam was w kolejnym odcinku Zagrajmy w Revenge of the Titans. Oczywiście jesteśmy w piątym dziale, rozdziale. Jak widać, tutaj poprawiłem nasze wyniki pieniężne. Się cofnąłem, pozarobiłem nawet trochę kasy. Jak widać, w tej misji miałem prawie aż 35 tysięcy. No teraz tutaj mamy niecałe 30. Ale jest to nadal naprawdę spora sumka pieniędzy, która oczywiście nam się przyda. I też troszkę inaczej poprowadziłem nasz rozwój technologiczny. No to zaraz wam pokażę, jak poprowadziłem ten rozwój technologiczny. Jestem strasznie blisko końca tej gry. Gdyby nie to, że ja się upieram, żeby przejść wszystko na hardzie, to by nie było żadnego problemu i już byśmy mieli dawno skończonego tego let's playa. Ale nie, mnie duma, dałem się ponieść dumie i jakimś dziwnemu honorowi. Ale poszedłem, tak jak mówię, inaczej, troszkę ścieżką technologiczną. No i jak widać, nie mamy tutaj dronów naprawiających i nie mamy tutaj tego nanotechnology, które jest potrzebne do tych naprawiających dronów. Za to mamy tutaj shield generator, czyli coś takiego, co będzie nam generowało tarcze, jak możecie mogliście już zgadnąć po nazwie. No i wcześniej kupiłem tego cloaking device, przez co mamy teraz więcej tych budynków. No i to by było na tyle. Aha, i teraz tutaj się zastanawiam, czy chcę brać nanotechnology, a później repair drones, czy najpierw wziąć czołgi. To też jest takie owe pytanie, jakbym to chciał zrobić. Mógłbym się też pobawić, na przykład wziąć disruptora i disruptor shielding, bo nawet nie wiedziałem, że tu jest coś takiego jak disruptor shielding. A nawet nie wiem sobie, czy ten disruptor jest dobrą wieżeczką, więc to jest runda 48. Czyli po 49 bym wziął nanotechnology i w 50 bym wziął naprawiające drony, czyli byśmy mieli na finałową rundę jedne naprawiające drony. Nie brzmi to tak źle. A czołgi nam się mogą teraz przydać. Okej. No i troszkę śmieszna jest ta mapa. Oczywiście obniżamy poziom trudności, żeby nie przeciągać tego let's playa dłużej. Large enemy approaching. Nie! Nie! Dlaczego idzie large enemy od nas? Dlaczego tutaj będzie szedł large enemy? Nie podoba mi się to. Z 14 kryształów, ale tak w dupie porozrzucane są. Okej, okay, jeszcze raz new level. Czołgi. O, tutaj można ustawić rafinerię. To są fajne kryształy ustawione. O, to jest problem, żeby mnie tutaj od góry nie atakowali. New level. O mój Boże, ile kryształów. Okej, okay, to jest najbardziej idealne rozłożenie wszystkiego. Zdecydowanie najbardziej, ale ten mały kryształ będzie mnie tu wkurzał, bo tutaj nie będę mógł wieżyczki postawić. No ale trudno. Trzeba pracować z tym, co się ma. Dokładnie tak. Nie można być niewdzięcznikiem. Dobra. Blasty. Chciałbym dwa blasty postawić. Nie wiem, jak to będzie z możliwościami. Ten jeden będzie taki wysunięty. Ale to wtedy nic się nie dzieje, ponieważ będziemy mogli postawić tutaj shield generator. Nie, bo mi się nie zmieści. Zajebiście. Tutaj można go postawić. No tak, oczywiście skanery. Skanery są podstawą tej mojej strategii tutaj, jeżeli można mówić o jakiejś strategii. To moją strategią jest zbudowanie naprawdę kosmicznej ilości skanerów. Kilka reloaderków do laserków. Ho, 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 ale mi się rymuje. Mógłbym jeszcze jednego w sumie. Jeszcze jedną tarczę postawić. To byłby fan. Ale tarcza drugiej tarczy nie może wziąć, że tak powiem, w ochronę, co mi się trochę nie podoba. Czy potrzebna jest ta druga tarcza? Chyba nie do końca. Dobra, więc barykady tradycyjnie. No, tutaj mógłbym coś postawić.
Mogę jeden cloaking device tu postawić. W sumie czemu nie? Nie będą wtedy strzelali mi do tych wieżyczek. To w sumie ten shield trochę jest niepotrzebny. A co tam? A co tam? Dobra, więc teraz multimilionowe rafinerie. Znaczy po prostu miliony rafinerii. No nie, multimilionowe rafinerie. To było trochę dziwne z mojej strony, za co przepraszam serdecznie moich fajnych widzów. Trochę tych rafineriów nastawiamy. Rafineriów? Boże, ty już się nawet wysłać nie potrafię. Oczywiście kilka tych procesorów, reprocesorów, żeby to sprawniej nam szło. W sumie bym jeszcze jedną postawił tutaj. Okej, okay, i teraz wszystko ma być cudownie. Widzę power up? Nie, tylko kasa. Tylko kasa. Ale kasa i tak jest ważna, więc to nie jest tylko kasa, to jest aż kasa. Kurczę, nie mogę się wysłowić. A są, matko ty boska, ty obrzydliwy. I są strzelające gnojki. A ze strzelającymi gnojkami może być problem, ponieważ one pewnie mają tarcze, a ja mam mało blastów tutaj, więc to mi się nie podoba. W ogóle musiałbym troszkę wcześniej zacząć się zajmować tym golesiem. Zostawię mu kilka. I bomb. Chociaż te bomby mu tam za dużo krzywdy nie robią. No ale się wkurza chłopczyna. Tak mi się wydaje, że powinniśmy... Tylko nie wiem, którą ścieżką teraz pójdzie. Lewo, prawo. Wolałbym, żeby poszedł w lewą stronę. No i oczywiście nie idzie w lewą stronę. Nie zrobią mi przysługi. Ciekaw, czy on atakuje jakoś, czy on też strzela. Wiem. Cloaking. Jeden laser. Drugi laser. Jeden blast. I skanery. Okej, okay, to będzie działać tam teraz, go podranią trochę. O, już jest po nim. Jak słodko. Fajne jest to, że oni ich nie widzą. Jest to naprawdę dosyć przydatna rzecz. Jedyny minus jest taki, że jeżeli wejdą na to, że tak powiem, stanie im na drodze budowla, której oni nie widzą, to i tak ją zniszczą. Więc tu jest mały szkopuł, ale tak czy siak, to jest bardzo ciekawe rozwiązanie. Nie strzelać do mnie. Zabić go. Boże, jaką on musiał mieć potężną tarczę. Ja musiał na niego uważać. Nie wiem, może bomby mu kłaść. Zamrażacz. No i patrzcie, postawiłem tutaj wieżyczki, to teraz skręcili, nie? Tutaj drugiej... Patrzcie, mogę tutaj postawić, to bym wtedy obydwie ścieżki ten... obstawił. No ale dobra, to już trudno. Dobra, przyspieszamy. Wydaje mi się, że to ustawienie wieżyczek, jakie teraz mam, jest naprawdę idealne. Nie muszę ich się za bardzo obawiać. Ej, dlaczego nie strzelacie? Stawię jeszcze więcej tych barier, a nie wiem, dlaczego nie strzelali. Co dla mnie mystery. Trochę za duża jest tutaj ta ferajna, żeby zajmowali się tylko i wyłącznie tymi latającymi kośćmi, no ale trudno. Chyba, żebym jeszcze im skanera jakiegoś postawił. Wtedy będą miały większy zasięg i te lasery będą mogły tutaj jeszcze strzelać ewentualnie. Ewentualnie. Nie wiem. Nie wiem. Ale tak czy siak jest dobrze, ponieważ przejdziemy tą rundę, a to jest najważniejsze. Zdecydowanie. Okej, teraz już tylko wybijamy ostatki. W ogóle nie postawiłem moich tych... moich droidów. No i patrzcie, znowu mamy prawie 35 tysięcy. We appear to be having some technical difficulties. Please try again.
Okej, okay, tak jakby te dane chyba dotarły do mojej bazy. Tak jakby. Hał! Okej. Okay. W sumie ja nie potrzebuję tych naprawiających dronów. To ustawienie wierzycie, które ja mam aktualnie, jest naprawdę dobre. Jak nie za dobre, a? Naprawdę nie jestem pewien, czy ten disruptor jest dobry. 32 damage. A laser ile robi damage'u? 20 do 160. Ha, czyli robi 20, ale później można go ulepszyć aż do 160. W ogóle muszę zacząć budować w końcu te reaktory. Bo trochę zaniedbałem. Kurczę, naprawdę nie wiem za co, jaką, jakie ulepszenie mam sobie wziąć. Multiblastery, które będziemy brali. Scarecrow, to nie jest potrzebny. Decoy również nie jest potrzebny mi tutaj. Chociaż w sumie... Co to jest? There is plenty room here for improving the basic designs of our battle droids units. Czyli tym ulepszymy te aktualne. Dobra, to weźmiemy sobie chyba to. Replacement technology for water cooling using liquid sodium. Plastic charge patterns. Ulepszymy sobie te droidy. Bla 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 bla. Zaraz wracam. Jestem z powrotem. Okej. Kontynuujemy. Ojeju, jak to się mroczno i ciemno zrobiło. I znowu jakiś large enemy tutaj się zbiera. I dosyć ciekawa nazwa mapy, bo Xerxes. Przynajmniej ja tak dobrze czytałem. A jak to się mu powinno przeczytać, cholera wie. A kim jest cholera? Że tak mówię, że cholera wie. A kim jest cholera? Nie wiem, kim jest cholera, moi drodzy widzowie. Kochani, nie wiem, kim jest cholera. I przykro mi to powiedzieć, iż nie wiem, kim jest cholera. No to wygląda zachęcająco z tymi całymi kryształami wokół mnie. Jednak będą mnie tutaj atakować z wielu stron. Bo tu jest ech bang bang, ech bang bang, ech bang bang, ech bang bang, ech bang bang i tutaj jeszcze jest ech bang bang. No. So much nope dla tej mapy. Jak tu jest ech bang bang? Znowu ech bang bang z każdej strony chcą mnie atakować, ale ja się na to nie zgadzam. No przecież ja mówię definitywne nie. Hallelu, ale nie. Psie, co ty tak psikasz? No co ty? No co ty, Victoria? Naprawdę nie podobają mi się te mapy. No teraz to już jestem w ogóle z każdej strony, kurczę. Ugh. Z każdej strony to jestem atakowany. To może po prostu mniejsze defense poustawiam na każdej stronie. Są ale niby z każdej strony, ale są tylko trzy ścieżki, którymi oni mogą wejść. Więc... Nie jest tak źle. Nie, to z reloadem.